Siemanko tu Janko widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Geometry Dash. I słuchajcie, na razie muszę wybrać sobie tylko kwadracik jakiś fajny. No i taki myślę może być. UFO mamy tylko jedno, czyli takie. Tutaj możemy, jak sami widzicie, wszystko odblokować. Mamy 1548 borówek, czy jak, nie wiem, no to są chyba taka waluta bardziej. I patrzcie, mamy bardzo fajny samolocik za 2000, więc myślę, że jego kupię sobie jako pierwszego. Tylko najpierw przejdźmy sobie Pola Guest na 3 gwiazdki. Znaczy coiny właściwie, bo już wiem, gdzie jest trzeci. Ale żeby go zdobyć, trzeba się nieźle, słuchajcie, wysilić. Za chwilę przejdziemy do Time Machine, bo już umiem przejść. Dlatego hop. No nie wiem, czy do końca przejdę, ale myślę, że coś się uda zdziałać. Dobra. Dobra, lecimy tu. Słuchajcie, podobno jest bardzo fajny level w tych mapach ludzi, bo tutaj również można mieć mapy ludzi. I podobno jest bardzo fajny level, taki ispis, czyli z tym oczkiem takim, wiecie jakim, nie? Może się go tutaj sobie polecę, dobra. Uwaga, hardcore się zaczyna. Pomału tutaj już trzeba być naprawdę skupionym, mówię wam. Bo naprawdę jak się coś nie tak zrobi, to jedna pomyłka, słuchajcie, wystarczy. I po prostu po tobie, no nie? I drugi, trzeci coin, już wam mówię, gdzie będzie, zaraz po tym. Jak tutaj jest to, to teraz trzeba tak. Aj, nie udało się, dobra, wiecie co? Potem się tym zajmę. Na razie przejdźmy sobie do Time Machine. Dobra, lecimy. Hop, hop, dobra. Zapylamy, słuchajcie, naszym pięknym kwadracikiem, o. Patrzcie, jaki jestem dumny ze swojego kwadrata, no. Dobra, lecimy dalej. Hop, okej. I tu będzie najgorsze. Trzeba uważać. Znowu. Okej, dobrze. Dobra, jest. Okej. No nie, wiecie, poczekajcie, ile mamy? 54%. Szkoda, że tak mało. Słuchajcie, pasowałoby się trochę bardziej postawić, jeśli chodzi. A właśnie odkryłam dzisiaj nową rzecz, patrzcie. Widzicie? Właśnie w taki sposób da się to jeszcze przeskoczyć, ale na razie muszę się zająć, słuchajcie, skupieniem się właśnie na tym poziomie, bo on jest naprawdę denerwujący. Wiecie co? Czekajcie, a Cycles? Cycles, nie wiem. Wiecie co, nie będę wymawiał nazw, jak nie wiem. Bo nie chcę tutaj, żebyście mi pisali w komentarzu, że nie umiesz po angielsku, no nie? Dlatego lecimy z poziomem tym, zobaczyć, bo on podobno jest łatwiejszy trochę. No nie, że łatwiejszy, bo co jeden to jest mniejszy. Ale musimy sobie zobaczyć, co tu mnie czeka. O kurde. Co tu? Ja! Okej, widzicie, tu było podchwytliwe, bo nie można było skakać tu. Dobra, potem się zajmiemy tym. Co my tu jeszcze mamy? Counterfunk, Man Avengers, Electrona Mix, Hexagon Force. O kurcze. A Finger też chyba będzie trudny, ale wiecie co, pokażę wam jeszcze ten poziom właśnie, o którym wspominałem. Strach. Ispy. Okej, Strach. I tutaj powinno się to wyświetlić. Jeszcze raz, dobra. To kółko się będzie kręciło, chyba. Czekajcie, ispy, żadne z tych, srech, jest, mamy to. I to jest chyba to, jeśli się nie mylę. O kurde, co tu się dzieje, patrzcie. No, w
tych mapach ludzi nie ma muzyk, ale i tak jest, słuchajcie, no bardzo ciężko, jak sami widzicie. Okej. Co teraz? Czekajcie, bo patrzcie, tutaj jest to, dobra. No nie mam pojęcia, co tu trzeba robić, no nie. Ale właściwie no to jest chyba level tylko dla hardkorów, takich, którzy już umieją. A podobno jak się połapkuje, no właśnie, to jest kolor. Ale słuchajcie, ja się zajmę najpierw jednak tym, no wiecie, moimi podstawowymi sprawami. Czyli wezmę sobie ten kwadracik. Takie kolory mogą być, czekajcie, brakuje nam 500, no nie? To pasowałoby zdobyć jeszcze troszkę tego. Tutaj właśnie 225, no dobra. Próbujemy jeszcze raz. Okej. Czy kolce, słuchajcie, są dość trudne do przeskoczenia, więc trzeba się skupić, jak się je przechodzi. Bo są naprawdę dość męczące. Można się z nimi czasami naprawdę długo użerać. Zawsze się skacze przy rogach, dosłownie. Ona taki właśnie jak tutaj. Teraz, widzicie? Na takich kolcach trzeba skakać przy rogach. No kurczę, nie wyczuła mi teraz myszka. No dobra, spróbuję z ciałkami. Może będzie lepiej. Nie, ale jednak myszką jest lepiej. Mam lepszą kontrolę. Dobra. No znowu. Lecimy jeszcze raz. Naprawdę. Ho. Okej. Dobra. Zapylamy... Czekajcie, teraz tak, okej, pięknie, dobra, mało, okej, pięknie, okej, nie, teraz najgorszy samolocik, jak samolocik przetrwam, to będzie dobrze, ale nie jest dobrze, wiecie co? Podobno robię sobie nowe rekordy, na przykład na Practic Mode spróbujemy. Co to jest? Dobra, widzę, jest inna muzyczka. Aha, to jest Practic Mode, czyli ten, którym przechodziliśmy najpierw, Can't Let Go. Dobra, już rozumiem, o co chodzi. Zczaiłem teraz, słuchajcie. Okej, okay. To myślę, że to też sobie spróbujemy najpierw z praktykiem. Bo słuchajcie, zawsze łatwiej jak najpierw sobie przejdę na takim trochę noobskim modzie, że tak powiem, ale no wiecie, no po prostu będzie mi potem łatwiej przejść to bez tego. Dobra, hop, da się to zebrać w ogóle tutaj, patrzcie, da się zebrać, tylko jest ciężej. Okej, okay. Trzeba najbardziej uważać, teraz się skacze tak. Tak. I ja odebrałem, słuchajcie, gdzieś tutaj chyba. Tak, o tutaj pamiętam. Okej, okay, tu będzie czarna dziura. Tak. O kurde, najgorzej. Nie, tylko nie do góry nogami. No, co jest? Od razu odkryłem, patrzcie, tajemne przejście do końca. Okej, okay, ale tego przejścia nie będę używał. I widzę, jest naprawdę mega nawalonych tu tych kolców. Wiecie. Okej. Okay. Jak tu przechodzimy, to jest potem tak. O kurde. Dobra. To będzie hardcore. Już widzę. Aj. Wiecie? Oj. Okej, okay, jeszcze raz. Zrobić tego. Troszeczkę inny sposób. No, trudny jest pod koniec ten time machine. No, a jak tu się... No nie, samolocik. Naprawdę nie cierpię samolocika jeszcze na takich trudnych poziomach. Dobra, będzie tak. O nie! O nie, mój wróg. Mój wróg. Samolocik do góry nogami. Na pewno nie przejdę tego, ale może... Dobra, idę teraz. O, dostałem TikTok.
Dobra, spróbujemy teraz sami. Aj. Okej. Co? Samemu czasami chce się ze mnie śmiać. Czasami chcę naprawdę mi się samego siebie roześmiać. No naprawdę dobra, teraz tu. Okej. Hop. No nie, naprawdę. Czekajcie, musimy się skupić trochę bardziej. No, muszę naprawdę pracować nad tym poziomem, bo on jest dość trudny. No właściwie to ja się uczyłem go, słuchajcie, już przechodzić, ale no nigdy nie wiedziałem, że na komputerze to będzie trochę trudniejsze. Na komórce mi było trochę łatwiej przechodzić. No, spróbuję strzałkami. Może po prostu będzie lepiej. Nie. Jeszcze raz. Okej. Pomalu. Okej, lecimy tu. Okej. Hop. Hop, hop, hop. Tutaj tak. Tu było tak i na rogu się skakało. Dobrze. Dobrze. Okej, teraz... No, jakim cudem to nie wyczuło? Przecież kliknąłem. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. Nawet nie wykończę, naprawdę. Spróbuję i tak jeszcze raz. Przynajmniej już wiem, co tam czeka mnie pod koniec. I to będzie dość trudne do przejścia, ale no... Powinno się udać. No! Wiecie co? Takie coś sobie wypraszam, naprawdę. Że ja skaczę, a to mnie nie czuję. No naprawdę, wiecie co? Pomału. Nie cierpię tej zmiany tła, bo ona jest straszną iluzją optyczną i przez to się zaczynam trochę bardziej stresować. Nie polecam wam, słuchajcie, niektórych tutaj wymykam oczy, jak jest ta iluzja. Pięknie. Okej. No naprawdę. Co? Spróbuję przejść. Okej. Same porażki, słuchajcie, w tym Time Machine. Widzę, że on mnie będzie długo mordował, aż w końcu zmusi mnie do tego, żebym przeszedł go poza odcinkiem, ale raczej tak nie zrobię. No bo tego się nie opłaca robić, słuchajcie. Dobra. No i lecę z strzałkami. Nie, wiecie co? Jak tak ci ludzie mają tutaj robić te mapy, to ja sobie wypraszam, żeby to było takie trudne, no bez przesady też. No! To już był akurat skam. Okej, lecimy jeszcze raz. Hop, hop. Okej. Jak zbieramy sobie 2000 tej waluty, to słuchajcie, pierwsze co kupuję sobie samolocik nowy, jest przebrzydły, no nudny, nudny, paskudny, w ogóle nie atrakcyjny, dobra. No! Co, nie, po prostu ten level mnie zaczyna już powoli naprawdę wkurzać, ale zrobię to tylko w mojej mocy, żeby go przejść dzisiaj, też na pewno nie zdążę. Dobra. W końcu wezmę za chwilę jakiś inny kwadrat, bo słuchajcie, naprawdę mam tego dość.
spróbuję tą czaszką, może będzie lepiej. Time machine, lecimy. Okej, okay, jeszcze raz. Nie, wiecie co? Normalnie będę chodził, bo naprawdę to jest denerwujące już. Dobra. Ten kwadrat chyba będzie troszkę lepszy do tego. Okej. Dobra. Okej. Dobrze jest. Bardzo dobrze. Okej, pięknie. Pięknie czaszka. Dobrze. Idzie pięknie. Na razie. Okej. Pierwszy raz tutaj doszłem w ogóle. No! Co, uduszę ten level za chwilę. Okej. Hop. Dobra, jeszcze raz lecimy. To jest ostateczny raz. No, wiedziałem. Dobra, koniec tego dobrego. Biorę normalny kwadrat, może on chociaż... Może on mnie chociaż nie zawiedzie. Lecimy. Dobra, ty jesteś prosem kwadrat. Więc lecimy z tobą. Ty mnie nie zawiedziesz, mnie? No wiedziałam, patrzcie, on za pierwszym razem. Ciach, ciach, ciach. Nie wiem dlaczego, ale zawsze najgorsze kwadraty w tej grze spełniają najlepsze twoje marzenie. Bo kiedyś jak na telefonie przychodziłem ten poziom na stówkę, to żaden z moich kwadratów nie dał rady, no nie? Dał radę tylko ten oryginalny kwadrat na samym początku, najbrzydszy ze wszystkich, które miałem. No słuchajcie, zawsze najgorsze wygrywają, więc trzeba się z tym pogodzić, że od tej pory ten kwadrat będzie chyba naszym mistrzem. Okej, okay, jest pięknie. Będzie za chwilę ta grawitacja. Okej, okay. Pięknie. Nie! Co? Koniec, skończyło się, dobre. Lecimy tu. Zawiodłem się na tym poziomie. Dobra. Tu mnie chociaż zadowolił kwadracie. Cię co? Nie, przegięcie już po prostu. Że ciągle będę ginął. Ostatni raz. Masz ostatnią szansę w tej poziomie, już nie powiem jaki. Teraz mnie zawiedziesz, nie ma serii. Może chociaż teraz mnie nie zawiedzie. Jak teraz mnie zawiedzie, to już będę tak zdenerwowany, że nie będę mi się chciał już przechodzić tego poziomu. Słuchajcie, ale może to jest to... Jeszcze przejdziemy to. No! Czekajcie, jeszcze raz. Ale to już naprawdę ostatni raz. Teraz ten level nie wykorzysta szansy, po nim już. Okej. Okay. Ostatnio, słuchajcie, graliśmy w podróbkę tego, czyli w Geometry Dash World, ale postanowiłem, że zagramy sobie, słuchajcie, właśnie w pełną wersję, bo dzięki pomocy jednej, słuchajcie,
nie wiem, czy dziewczyny, czy chłopaka, ale kogoś, kto mi napisał w komentarzu. Już teraz wiem, gdzie, słuchajcie, się całkowicie robi wszystko i gdzie to jest ta pełna wersja w końcu, no nie. Lecimy jeszcze rundkę, może dwie. Ten kwadrat może chociaż mnie nie zawiedzie, bo on też jest brzydki, no nie. Więc myślę, że on mnie nie powinien zawieść. A jak zawiedzie, to kończymy odcinek. Dobra. Okej. Pomału. Okej. Ważne, że przetrwał do tej pory. To już i tak bardzo dobrze. Okej. Musimy tak po prostu lecieć prosto na każdym kroku. Okej. Okej, pięknie. Pięknie! Pięknie, kwadraciku! Dajesz! Nie zawiedź mnie. Chociaż ty, jeden. Dobra. Leci kwadrat mistrz. Ty lecisz po mistrzostwo. Dajesz, mały. Pięknie. Dobrze. Okej, jest pięknie. No, dajesz, proszę. Tylko teraz, żeby się udało. Co, to by było na tyle w tym odcinku, więc kto chce, niech zostawi łapeczka, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!